Cześć, witajcie. Teraz w tym materiale strzelimy sobie trzecią fazę. Dużo tutaj nie zostało, więc raczej nie powinno to zbyt długo trwać. Mamy zbuduj podwójną komorę uprawną. Do ogarnięcia bardzo łatwo. Zew gwiazd, ekspedycję. Nie pamiętam, to znaczy może inaczej. Nie tyle nie pamiętam, co nie wiem, czy z poprzedniej ekspedycji już powróciła fregata. Zobaczymy. I wyznacz punkty orientacyjne. Wyjątkowo, jako że jesteśmy na planecie, zaczniemy jakby od dupy strony. Polecimy sobie... od wyznaczenia punktów orientacyjnych. O, na dzień dobry mamy domek, bardzo ładnie. Ej, patrzcie, jaka ładna woda, ja pierdziu. Fajnie to wyglądało. Dobra, więc znowu się rozkojarzam, nie? Znowu, kurde, o jakichś pierdołach. Czekajcie, wylądujemy sobie tutaj jeszcze. Cały czas chodzi mi o to starożytne ruiny, żeby zaliczyć przy okazji na farcie może się uda, nie? To ogarnąć, więc... Chociaż nie wiem, czy to znowu o te ruiny chodzi. No zaraz się dowiemy. Bardzo ładnie. Dobra, czyli, że tak powiem, jedna rzecz z głowy. To już jest chyba z czwartej, nie? Fazy ekspedycji, jeżeli się nie mylę, ale nic to. Kurde, jak na złość, nie? Teraz nam się Hawirka schowała. Ona gdzieś tu była, o. Czy mamy tutaj punkt orientacyjny? Mamy. Bardzo ładnie, trzy na szynach. To będzie czwarty punkt. Wystarczy wtedy zdobyć, odnaleźć, czy tam cokolwiek. Jeszcze jeden. Kurde, lampkę zapaliłem i się zastanawiałem, czemu nie działa, nie? Błysłem teraz. 4 na 5, czyli został nam jeszcze jeden. Uda się wystartować? Jeszcze się udało. Weźmy, skanujmy, może jakiś budynek, cokolwiek namierzymy. Ciekawe, czy kiedyś będą budynki na tych wyspach, nie? Latających. Fajnie by to wyglądało. Zastanawiałem się, żeby zrobić taką bazę. Zacząć właśnie na jednej, na którejś z tych większych wysp i połączyć ją takimi jakby mostami, albo... O, dobra, jest. Albo czymś takim. I taką jedną wielką bazę, nie? W powietrzu właśnie wiszącą odpierdzielić. Heca by była. Tylko no oczywiście, nie? Raz, że na to potrzeba sporo czasu. A dwa... umiejętności, których ja za grosz nie posiadam, nie? Myślę, że Witek tutaj by ogarnął temat całkiem zacnie i pewnie by to zajebiście wyglądało. Heca, błąd jest, nie? Zobaczcie, przezroczyste ściany są. Wała. A jak wejdziemy? A jak wejdziemy, to nie. Dobra, wsiądźmy do statku, odbierzmy nagrody. Albo może nagrody na koniec odbierzemy, co? Bo mamy tak, z fazy czwartej. Tlen pod wodą. Ochrona przed zagrożeniami.
Kurczę, to by mogło się pewnie przydać. Nautylion. No dobra. Z odbieraniem nagród się wstrzymamy. Lecimy na frachtowiec, nie? Jak znam życie, to zapewne namierzyło nam stację kosmiczną, nie frachtowiec. Chociaż... Nie, patrzcie, minęliśmy. O, jest nasza fregata, bardzo fajnie. Zaraz ją wyślemy, nie? Na jakąś ekspedycję. No, jest szansa, że w końcu będzie jakiś w miarę przyzwoicie krótki odcinek, nie? A nie po półtorej godziny. Same transportery, no ich... Teraz, kiedy mam hajs, żeby kupić tego egzotika, nie? Który mi się tu szlajał po tym postatku, to oczywiście go nie ma. Ja wiem, że on się pojawia tylko w tamtym układzie, że tutaj ten sam mi się nie pojawi, aczkolwiek mógłby przylecieć inny, nie? Nie mam nic przeciwko. Dobra, wysłuchajmy raportu. I kończymy ekspedycję. Trzy ekspedycje rąbnięte. Super. No nawet nie musimy go w takim razie wysyłać dalej, nie? Zbuduj podwójną komorę uprawną. Się bałem trochę, czy nam wystarczy kubki zebranej, ale jak widzicie, wystarczy, więc chill. Tak, chyba tu sobie. Aha, bo tutaj jest pomost. Kurczę, nie chciałbym pomostu zniszczyć. Ale jak tu chyba postawimy, to chyba nie rozwalimy, nie? Pomostu. Tutaj... Lepiej tutaj. Tu pierdykniemy. No i mamy to odhaczone. Teraz zerknijmy, czy nic nie spierdzieliliśmy. No, na farcie, nie? Poszło. Dobra, w razie czego możemy rozbudowywać. Jeszcze troszeczkę miejsca mamy na budowę, nie? Nie ma co się stresować, że nam zabraknie. Fajnie to wygląda. Trzeba będzie kiedyś ogarnąć jakiś większy ten... jakiś większy frachtowiec i się fajnie wybudować na nim. Czyli co nam zostało? Trzeci punkt spotkania. No, to zasuwamy do niego. Nie wiem, czy mamy załadowane silniki statku, znaczy frachtowca. Nie mamy, dobra, to trzeba by zbudować, nie? Weźmy brak komponentów. Bardzo, bardzo mnie się to nie podoba, czego nie mamy. Koncentrowanego węgla zapewne. Właśnie mi się tutaj jeszcze przetwarzało. Platyna, nie? Wspominałem, że mi się przetwarzała. W
wungiel, bo zgaduję, ale mamy w sumie hiper-rdzeń warp, dobra, to sobie załadujemy tym, żeby bez sensu nie przeciągać. I sobie wskoczymy. No pewnie zapomniałem, że je dostaliśmy gdzieś tam. Dobra, dwa skoki, nie? Chyba ogarniemy temat. Chyba już nie mamy żadnych misji związanych z planetami, ale się zastanawiam, czy nie skoczyć tutaj i sobie nie sprawdzić, co ciekawego nam oferują, nie? W tym układzie. W sumie skoro mamy ten skaner, dlaczego mielibyśmy z niego nie korzystać? Mysia. Czyżby nasi tu byli? Zielona planeta. Czyli pustynna planeta i lodowa planeta. Zielona, czyli jest duża szansa, że... rajska, nie? Dobra, zasuwamy do tego trzeciego punktu. Czy mam wrażenie, że mam zainstalowany skaner gospodarczy na frachtowcu, a chyba mi nie odczytuje wszystkich danych. Albo może chciałem go zainstalować. Cholerka, nie wiem teraz. Ciekawe, że... Ciekawe jest to, że jak poruszamy się frachtowcem, to nie ma bitwo frachtowiec, nie? Się nie pojawia. Nie, żebym narzekał z tego powodu, bo i tak zazwyczaj odpuszcz... Co tu on robi? W ogóle chyba mi się zmieniła załoga, nie? Bo wcześniej miałem innych łebków. Wcześniej miałem chyba korwaksów jako załoga, a tutaj teraz geków. No, ale może się mylę. Fuck! Na czołówkę żeśmy poszli. Stacje. Dobra, rąbać wyrąbane na stację. Lecimy do trzeciego punktu spotkania. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś zbyt skomplikowany, że w miarę szybko go się uda znaleźć. Nie będziemy tutaj po jakichś dziwnych górach, dołach skakać. O, mówię, w większości ekspedycji jest tak, że no jest spory problem, jeśli chodzi o te planety z punktem spotkań, nie? Bo zazwyczaj są strasznie górzyste. A ta wygląda na strasznie wodnistą. Chyba wiem teraz, czemu tyle tych fantów do... związanych z wodą było, nie? No zajebiście, tylko że tutaj to ja raczej nie wyląduję. Weźmiemy sobie na wysepce, dupniemy. Jakaś taka gorąca ta atmosfera. Dobra. 500 jednostek w tamta strona. O, spoko, już widzę portal, więc...
luzik, powinniśmy temat ogarnąć. Ładnie na dopalaczu się pływa, nie? Tak, tak, wiem. Kurczę, chyba zdupiłem, bo nie zabrałem ze sobą tego, nie? Mhm. Weźmy od razu sobie, wybudujmy 5 blaszek. O, będę musiał też polecieć na stację, troszeczkę posprzedawać, nie? Gratów. Wiecie, po co te blachy, nie? Sobie zrobiłem. Dzisiaj nie będziemy pierniczyć i po prostu weźmiemy Minotaura. Niech tylko się tutaj ładnie sfinalizuje. Trzeci punkt zaliczony. O, jakieś takie, kurde, dziurowato. Nie wiem, czy to któryś z graczy zrobił, czy sama się tak zrobiła. No i gitara. Tym oto pięknym sposobem machnęliśmy wszystkie pozostałe kamienie milowe z trzeciej fazy i dodatkowo bezimienną historię. Właśnie komorę teleportacyjną też dosyć szybko pewnie zrobimy. Także co? Dzięki śliczne, ja tutaj gdzieś, pewnie gdzieś tam na szczycie, chociaż tam już chyba jest baza, kurczę, jak na złość. O, niekoniecznie. Jeżeli będzie możliwość, to pewnie tam na szczycie sobie dupnę jakąś bazę, a z wami się widzę przy fazie czwartej, w czwartym materiale z ekspedycji przyczółek. Trzymajcie się. I do zobaczenia. Na razie.